i zapraszam Was na Race Team Atlas Tour. Będzie fajnie. Zapraszam Was na vloga na kolejny odcinek. Aleksander. Kochani, bardzo ważną kwestią później po przylocie do Dubaju jest kwestia zaczekowania się na statku wycieczkowym. Podobne odprawy jak na lotnisku. Chodzi o bezpieczeństwo, żeby na statek nie wchodziły jakieś oszołomy. Tak wygląda terminal biura podróży Costa i zaczekowaliśmy się teraz, paszporty żeśmy oddali, dostaliśmy numery, zdjęcia do karty i ruszamy na statek. I tak, kochani, wchodzimy na statek Costa Diadema. Piękne statki wycieczkowe, tak zwane hotele na morzu. Idziemy. I tak wygląda pokój w statku Costa Diadema. Bardzo przytulny, z balkonikiem. Tak wygląda toaleta. Bardzo fajna. Hotel na morzu. Jak widzicie, źle jeszcze nie wyglądam. Proszę bardzo. Toaleta, jak widzicie, w miarę nie jest taka mała, może tu się pomieścić. Za mną tutaj wszystko widać. Proszę o... żeby nie było, że szerokim kątem kręcę. Zmieściłem się, obróciłem się. Tak wygląda pokój. Macie szeroko, popatrzcie się, ręce trzymam tutaj. Pięknie. Zapraszam Was do restauracji Fiorentino. Będzie klasycznie, dania do wyboru. Jesteśmy na Costa Diadema i idziemy na kolację. Drodzy, co to jest dzień na morzu? Dzień na morzu to jest taki moment, kiedy statek przepływa z jednego, powiedzmy, punktu do drugiego i praktycznie cały dzień spędzamy go na morzu. Nie ma zwiedzania, korzystamy z tego hotelu na wodzie i robimy kupę fantastycznych rzeczy. Przede wszystkim tak, słuchajcie, opalamy się, gramy w ping-ponga, korzystamy z basenu, z akwaparków, jemy sobie fajne lunchiki,
Słuchajcie, gramy w ping-ponga, jak już powiedziałem, rzucamy w koszykówkę, zagramy sobie siatkę, możemy zagrać w koszykówkę, możecie się oczywiście przede wszystkim opalać. Także kupę fajnych rzeczy można robić w tym dniu, zrelaksować się, czytać książkę, także bardzo fajny dzień, czyli tak zwany dzień na morzu, to jest dzień, kiedy naprawdę główną rzeczą, co robimy, to jest relaks. Przy okazji pokażę Wam w paru przebitkach, jak to wygląda, więc zapraszam Was na dzień na morzu. Mamy dzień na morzu, wypoczywamy i rozkoszujemy się spokojem morskiej podróży. Wypoczywaj na morzu to nasze hasło przewodnie. Myślę, że jest okej. Okay.